jesteśmy w tej chwili na jedynym takim polu w Polsce, polu tulipanów, gdzie rosną trzy pierwsze damy. Maria Kaczyńska, Anna Komorowska i Jolanta Kwaśniewska. I właśnie te kwiaty Jolanty Kwaśniewskiej przez cały rok czekały na swoją drugą połowę. Piękny różowy kwiatostan, bordowo-fioletowa łodyga. No i to pytanie, jaki będzie Aleksander Kwaśniewski? Jaka będzie ta druga połowa? Pan Bogdan Królik, właściciel tego gospodarstwa, nie chciał zdradzić, ale jest ze mną Patrycja Królik, córka. Patrycja, czy ty może zdradzisz, jaka jest ta druga połowa Jolanty Kwaśniewskiej? Jest ona najbardziej odpowiednia i też dobrana kolorystycznie do naszej pani byłej prezydentowej, ale niestety żadnego rąbka tajemnicy nie mogę tutaj uchylić. Jego premiera będzie jutro na naszym obiekcie, jak najbardziej dostępna dla wszystkich. Czyli musimy czekać. A mam do ciebie takie pytanie. Jeżeli dzisiaj w naszym ogrodzie chcielibyśmy mieć takie piękne tulipany, to rozumiem, że na sadzenie tulipanów to już jest troszeczkę za późno. Zdecydowanie tak. Rośliny cebulowe typu tutaj tulipany sadzimy ewentualnie tylko jesienią. Jesienią i one zimują? Tak, zimują w gruncie, tylko należy je osłonić słomą, agrowłókniną lub też gałązkami świerki. A co z kwiatami, które mamy na balkonie? Na chwilę obecną przede wszystkim nawozimy je, podlewamy intensywnie i jeżeli zdarzą się teraz jakiekolwiek przymrozki, musimy je chronić. Czas wielkiej majówki, oczywiście zapraszamy Państwa do Chrzybska, ale czy majówka to jest dobry czas, żeby spędzić go w ogrodzie? Jak najbardziej. Wszelkie prace porządkowe, wszystkie kwiaty, które zaczynają kwitnąć, cieszą nasze oko. Rośliny rabatowe, pięknie rozwijające się, ale również rośliny cebulowe. Co możemy teraz zasadzić? Bo nam przygotowałaś tutaj najpiękniejsze różne rośliny, różne cebulki. Na co jest teraz czas? Na chwilę obecną sadzimy karpy dali, bulwy mieczyków, wszelkie kłącza i byliny. Mamy tutaj irys syberyjski, ale również rośliny drobnocebulowe tutaj przedstawione. Mamy tutaj już przygotowany taki zestaw małego ogrodnika, czyli oczywiście potrzebujemy ziemię. To jest takie, robimy nasadzenie balkonowe, mamy już przygotowaną ziemię i po prostu wkładamy te cebulki? Tak. Mniej więcej napełniamy do 2/3 wysokości pojemnik, chwytamy kilka cebul, o tej średnicy mniej więcej 3 bulwy. Układam je w ten sposób, aby odległość była jak najbardziej odpowiednia. Przysypujemy ziemią? Zdecydowanie, ale wcześniej musimy pamiętać o nawozie ogrodniczym. Obsypujemy wokoło, a następnie przysypujemy torfem ogrodniczym. I teraz pewnie podlewamy i musimy cierpliwie czekać. Zdecydowanie. Niestety ten czas oczekiwania tutaj wynosi około 3 miesięcy. Wcześniej rośliny, myślę, powstałe z nasion będą tutaj cieszyć nasze oczy. No ale czekać warto, bo potem możemy mieć taki piękny balkon. Taras tak może wyglądać. Zdecydowanie. We wszystkich odcieniach. Czyli jeżeli chcemy w domu mieć tulipany, żeby cieszyły nasze oczy już na wiosnę, sadzimy je jesienią. Teraz jest czas na inne kwiaty. My zapraszamy Państwa oczywiście do Chrzybska. Wielka majówka. Tutaj będzie można sobie także wykopać te tulipany i cebulki zabrać do domu, prawda? Zdecydowanie tak. A ty, Tomku, mówiłeś coś o porwaniu prezydenta, więc drodzy Państwo, muszę odwrócić, żeby Patrycja nie widziała. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Aleksander Kwaśniewski chowa się tutaj. O, tak pięknie wygląda. Już zamykam, już chowam. I każdy, kto będzie chciał go zobaczyć w pełnej okazałości, zapraszamy jutro. Premiera Chrzybsko Wielkie i Dni Tulipanów. Do zobaczenia. A teraz zaraz to było po prawej czy po lewej, bo chciałbym powiedzieć, że nasza koleżanka Beata ma prezydenta na sercu. Zakładam, że po lewej. Nie, po prawej, tak? Dobra, okej, no blisko serca. Na sercu to bym, proszę Państwa.